Jesteśmy we wspaniałym miejscu, jak widać na załączonym obrazku. Rupieciarnia, nie bójmy się tego słowa. W tej rupieciarni robimy jakieś naprawy i czekamy na naszego mechanika. Dobry. Nie wiem, co tam żona nagadała, ale się nic nie zepsuło. Ja lubię leżeć pod defem na kamieniach, które włażą w głowę. I tak wypoczywam po całym dniu jazdy i zwiedzania, bo to jest najbardziej przyjemny tutaj strefa. Wszystkie psy, które spotykamy na drodze, też tu lubią włazić. Źle się porównałem do psa, ale odkręciłem już jedną śrubę, która jest bardzo ważna i cztery inne, które też są bardzo ważne i będę zmieniał uszczelnienie mostu, bo nam leci trochę z tego właśnie elementu, więc spróbujemy włożyć nowy zimmering, który zapobiegawczo mamy kupiony z Polski. Udało się w miarę gładko wyjąć stare uszczelnienie i teraz wystarczy tylko spróbować delikatnie włożyć nowy zimmering i potem, jak widać, w środku na klej wkręcić śrubę, która będzie zabezpieczona przed wibracjami, a potem już tylko flanszę mostu, flanszę od wału z krzyżakiem w te same miejsce, najlepiej, żeby nie pomylić, nie wprowadzić wibracji dodatkowych do całego tego napędu. Działamy dalej. Dla niektórych to rupieciarnia, a dla niektórych raj. Zależy od punktu widzenia. W przypadku takim, jak my teraz jesteśmy w czasie długiej podróży, to jest raj z dostępnością różnych części. Oczywiście my sami też zaopatrzyliśmy się w różne gadżety potrzebne prawdziwym mechanikom, podróżnikom i innym osobom, ale to miejsce, a jesteśmy w Salt Lake City, znaleźliśmy na Overlanderze, na iOverlander takiej aplikacji i faktycznie facet tu jest pasjonatem, zajmuje się mnóstwem ilości. Ma mnóstwo sprzętu właśnie, Land Roverów, Defów, Discovery, Range'ów i zastaliśmy go akurat w święto państwowe, ale jesteśmy umówieni na jutro na zadobycie, kupienie kilku części, a w międzyczasie właśnie będziemy trochę niskobudżetowo wymieniać ten nieszczęsny zimmering, który puszcza na wale. Na wyjściu z mostu, do mostu, nie, z mostu, dobrze, na wyjściu z mostu, do wału, do reduktora i on puszcza i trochę nam cieknie. Obawiamy się, że kolejne dziesiątki tysięcy kilometrów, naście, będzie się pogłębiał ten wyciek, dlatego trzeba go spróbować zniwelować. Kłopotem jest to, że na ten moment nie mamy takiej flanszy i tu zrobił się malutki próżek, ale tak niewyczuwalny, że udało się go spolerować pastą polerską. No i mamy nadzieję, że wytrzyma.
więc poranek zastał nas ponownie przed warsztatem w Salt Lake City, ale jesteśmy już gotowi po serwisie wymiany oleju. Skorzystaliśmy z usług warsztatu, żeby nie brudzić środowiska i nie biegać za jakimś miejscem dziwnym, nie spuszczać oleju w krzakach. Więc zrobiliśmy ten serwis tutaj na miejscu. Przy okazji udało się dostać przełącznik świateł i specjalny brok, który będzie zaślepiał w razie czego ten nasz sklejony oryginalny kawałek metalu, który powodował wyciek. Tak więc ruszamy powoli w kierunku przygody. Ahoj! Po dwóch dniach pobytu w Salt Lake City i ogarnianiu spraw technicznych, kolejny poranek w naturze. Dzisiaj znaleźliśmy takie miejsce pomiędzy naturą a cywilizacją, dlatego że mamy toaletę, taką kompostowo suchą, bez wody, ale na dodatek na tablicy jest napisane, że można stać na 14 dni, bo to jest teren publiczny i na 14 dni za darmo bez ograniczeń, więc my stoimy posłusznie. Oczywiście nie będziemy tu stać 14 dni, bo szkoda tak pięknej pogody tracić. I w międzyczasie gotujemy jak zwykle zupkę. Dzisiaj zupka soczewicowo-kurkumowo-marchewkowo-ziemniaczano-cebulowa, czyli jakaś taka azjatycko nie wiadomo jaka. I robimy mały zapas właśnie tej zupki na trasę w kierunku parku Teton, a następnie w kierunku dalej północnym w stronę Yellowstone. Yellowstone ma być podobno spektakularne. Będziemy próbowali to ocenić na miejscu za 2-3 dni. A dzisiaj jeszcze tutaj szefowa kuchni nam serwuje limonkowe napoje, żeby były bardziej kaloryczne, takie i smakowe, lepsze niż sama woda taka. No mówi, żebym szkorbutu nie miał. Ale ja wiem, czy to prawda? Krzyśku, oczywiście, że to prawda, żeby nie było szkorbutu. I w ogóle, żeby witaminy uzupełniać. No dobrze. W takim razie uzupełniamy witaminy. I chwilkę podziwiamy ten fajny, cichy zakątek. Z gór w okolicach Salt Lake City i miłego noclegu nad jeziorem przekraczamy granicę między Utah a Wyoming. Witamy w Wyoming. Na horyzoncie niewielkie pagórki. Krajobraz jest dosyć ciekawy, bo mocno zielony i pełno pastwisk. Czasami nas wyprzedzają potężne tutejsze traki, w sensie takich furgonetek ranczowych. Ranczowych? No, rancherskich. No, takich wiejskich. Po polsku to nazwijmy, a nie żeby zaraz po amerykańsku. Więc udajemy się w dalszym ciągu. O, właśnie tam się udajemy. W kierunku północno i leciuśko wschodnim. Głód doskwiera w czasie jazdy, to nie wybiera się momentu na głód. Ja tu muszę jechać przez ogromne przestrzenie i pustkowia Wyoming, pastwiska, krowy, jelenie, a z tyłu robi się jedzenie. O, mi się zrymowało. Jelenie i jedzenie. Dobra, patrzę na drogę, bo jelenie mogą skakać. Niespodziewanie mijamy kolejną granicę stanową, czyli wjeżdżamy do Idaho. Tak jak większość turystów, którzy podążają w ślad za nami do Yellowstone.
Co jest najważniejsze w życiu? W życiu najważniejsze są trzy rzeczy. Wykształcenie, spokój i niepękające mosty w Defenderze. Co się zdarza raz na nigdy się nie zdarza. No, więc się nigdy nie zdarza i pękł. Wziął most i cieknie olej. Będziemy go sklejać poprzez pewnego rodzaju produkt chemiczny polski, koncernów polskich. I tu widać, rysę, z której cieknie olej. Muszę spuścić olej, inaczej się nie... Klej się nie przyjmie go, bo go wypłuczę płyn. Na takich kempingach należy pamiętać, że to my jesteśmy gośćmi w dużych obszarach leśnych i tam chodzi o, nie zasłaniam palcem, taki robaczek, futrzaczek bardziej. Jedzą trawę, skaczą, teraz na pniu i chodzą sobie dookoła, w tych norach wszystkich mieszkają, a my, udaje nam się tylko wejść na chwilę na ich terytorium. Właśnie spylił do dziury. Nie będziemy im przeszkadzać. Takie dziury co jakiś czas i one tam w nich mieszkają sobie. Wszędzie ich jest pełno dookoła. Poza niedźwiedziami i różnymi kopytnymi, które też tutaj widzieliśmy dzisiaj rano. Całe stadko, chyba z 6 tam stało i się pasło. Także respektujemy naturę, tylko podziwiając ją i mając respekt przed jej siłą i zmiennością. Rano było czyste, błękitne niebo, a dzisiaj już chmury i tam być może sypie śnieg w górach parku Teton. Teton jest niesamowitą formacją skał ukształtowaną przez dwie ogromne siły. Dwie ruchome płyty tektoniczne, które wypiętrzyły na całym tym horyzoncie wszystkie te góry. A z drugiej strony powstała niezwykła płaszczyzna, dolina, rozciągająca się na przestrzeni kilkunastu kilometrów szerokości. Jak to zwykle w Stanach Zjednoczonych, w parkach narodowych, szczególnie, wszystko jest super zorganizowane i ułożone. Przez cały park prowadzi droga, którą można dotrzeć do wielu różnych atrakcji. Droga ma kilkadziesiąt, 26, 8 kilometrów długości i w każdym z tych miejsc można natknąć się na nowe widoki, nową ciekawą miejscówkę. Tym razem trafiliśmy do
takiego miejsca nad Gen Lake i tam właśnie stoi moja żona, obserwuje wszystkie te dzikie zwierzaki, które chcą tu wyłazić. Niedawno widzieliśmy dwa niedźwiedzie, co prawda przez lornetkę i bardzo daleko, ale jednak były widoczne. Dzisiaj jest sobota, ale cały dzień było bardzo fatalnie z pogodą i dopiero teraz słońce wychodzi, więc napotykamy trochę więcej osób próbujących zwiedzać te ciekawe zakątki parku Teton. Powoli przyzwyczajamy się, że w północnych Stanach Zjednoczonych, przyroda jest mocno odmienna od tej z Utah, Teksasu czy Arizony. Zielone lasy, wzgórza, dużo jezior, rzek, które płyną, a nie są wyschnięte, tak jak to było właśnie w południowych rejonach Stanów Zjednoczonych, pozwala nasycić wzrok i zmysły mnóstwem emocjonujących obrazów, takich jak ten na przykład. Wraz ze zmiennością krajobrazu i nasyceniem roślinnością zieloną należy też pamiętać, że idzie za tym zmienność pogodowa. No i tutaj bardzo często zdarzają się krótkotrwałe deszczyki. Bardzo często teraz, jak jesteśmy. Nie wiem, jak jest w innych porach roku. Więc trzeba być przygotowanym na to, żeby być mokrym, za chwilę suchym, trochę bardziej znowu mokrym i tak na przemian. Więc trzeba mieć cierpliwość do pogody na szlakach parków narodowych północnych części Stanów Zjednoczonych. Należy też pamiętać, żeby uważać na niedźwiedzie. Wszystkie te odstępy mogą kryć czworonożne, brutalne ssaki, które są gotowe cię zjeść. Mówią, żeby hałasować głośno. No, nie wiem, czy to pomaga. Jak już cię ma dopaść, to tak cię dopadnie. Taki żarcik. Właśnie leci ta właśnie przestraszona łania, którą niedźwiedź prawie zjadł i musi uciekać teraz do swojego pięknego schronienia, defenderka domku, bo inaczej się nie da przeżyć w tej dziczy. Powiedz, że nie wolno uciekać. A, że nie wolno uciekać. Poinstruowała mnie właśnie, że nie wolno uciekać. Należy zachować kamienną twarz, stać spokojnie, nieruchomo, trzymać się 100 stóp od niedźwiedzia i w ostateczności użyć sprayu, bear sprayu. No i takie tam pierdoły. Sami wiecie, co robić, jak spotkacie niedźwiedzia. Pomimo tego, że jest już 3 czerwiec, to widać pozostałości ogromnych mas śniegu, które tu spadły. Już dziś wspominałem, ale chyba 240% normy spadło w rejonach północnych Stanów, generalnie w górach skalistych. Więc jest jeszcze ślad takiej zimowej aury, która nie chce odpuścić. A my trochę ochłodzeni przez tą chłodniejszą pogodę. Troszeczkę zwalniamy, żeby nie brnąć tak bardzo na północny zachód w kierunku krańca kontynentu amerykańskiego, gdyż tam jeszcze są podobno przymrozki zimą, więc nie są to zbyt komfortowe dla kempingowania i takiego biwakowania warunki pogodowe. Dlatego zygzakami, różnymi meandrami będziemy udawać się za pomocą naszego Defendera, udawać będziemy się do kolejnych ciekawych miejscówek. Przez 3 dni pobytu w parku Teton mogliśmy zaobserwować, jak zmienna jest pogoda i dzisiaj w dniu wyjazdu jest godzina 9,
jak wyjeżdżamy, góry odsłoniły się niemal w 100%. Nasz kemping pożegnaliśmy czule, ale nie z jakimś wielką tęsknotą opuszczamy go. Nie będziemy mocno tęsknić, dlatego że nowe przygody przed nami. Jedziemy wzdłuż tych gór w kierunku północnym. Tam, gdzie jest cywilizacja alaskańska. I właśnie się okazało, że zawracamy z tego szlaku. Oczywiście musicie to wszystko jako żart przyjąć, ale zawracamy z tego szlaku, ponieważ nadciąga niedźwiedź. Właściwie to nadciąga w takim mentalnym rozumieniu i moja żona obawia się, że przyjdzie, zaatakuje pazurem, zdziabnie i nie będzie można w ogóle żyć. Ha, 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 ha. Taki żarcik. Kolejny. No, nie będę mówił, że to są śmieszne żarciki, ale są żarciki. Chociaż okazało się, że śmieszne. Ha, 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 bo się śmieje. No dobra, koniec tej prywaty.